Cześć, witam Was. Dziś przed nami jeden z najważniejszych smartfonów tego roku. Ultra flagowiec Samsunga, czyli Galaxy S23 Ultra. Zapraszam na recenzję tego kosztownego, ale wypasionego smartfona. Tegorocznej premierze serii Galaxy S towarzyszyło trochę kontrowersji. Wielu widzów, wielu czytelników skrzywiło się z niesmakiem, twierdząc, że to odgrzewane kotlety i już to widzieli i te telefony wiele nowego nie wnoszą. Cóż, mogę zgodzić się z tym tylko połowicznie, tylko w niewielkim stopniu, bo owszem, jeżeli chodzi o Galaxy S23 Ultra, to telefon przypomina ten z ubiegłego roku, ale pod wieloma aspektami jest od niego lepszy. Sęk w tym, że żeby te aspekty odkryć, niestety tego smartfona trzeba trochę poużywać. Nie zauważymy ich od tak na pierwszy rzut oka, bo nie są takie do końca oczywiste. Ale po kolei. Zaczynamy od designu. Jak widzicie, stylowa jakoś strasznie tak na pierwszy rzut oka się nie zmieniła. Układ aparatów fotograficznych na tyle już znamy, tyle że w tym roku są ciutkę większe i trochę może bardziej wyraziste. Doszły inne kolory obudowy, no ale to już widzieliście w naszych relacjach z premiery. Natomiast pewne cechy charakterystyczne pozostały niezmienne. Mam tu na myśli płasko ściętą górę telefonu i płaski dół wraz oczywiście z gniazdem na rysik, bo przypomnę, Galaxy S23 Ultra jako jedyny w tej serii ma rysik. I wydawałoby się, że ten telefon wygląda prawie że tak jak ubiegłoroczny, ale nic bardziej mylnego. Zmiana jest bardzo subtelna, a jednak bardzo zauważalna w codziennej eksploatacji. O co chodzi? Popatrzcie. Boki są bardziej płaskie, a i wyświetlacz ma mniej zaokrąglone brzegi. I to jest, moi drodzy, bardzo dobra zmiana. Dlaczego? Przede wszystkim zyskujemy większą powierzchnię roboczą wyświetlacza, co odczujemy przede wszystkim operując rysikiem. Ten rysik nam z brzegów nie będzie tu uciekał. Mamy większe pole do dyspozycji. Co prawda tam chodzi o milimetry, no niemniej zawsze to coś. Po drugie, telefon lepiej leży w dłoni. Możemy go pewniej chwycić i to jest już takie trochę może subiektywne odczucie, ale po prostu fajniej się go trzyma niż model z poprzedniego roku. Także moim zdaniem zmiana drobna, ale istotna i znacząca. Skoro już usłyszeliście, że wyświetlacz ma mniej zaokrąglone boki, to może pociągnijmy już temat wyświetlacza. Zawsze chwaliłem wyświetlacze Galaxy S, tak jest niezmiennie od lat, one są po prostu niezmiennie bardzo dobre. No i z generacji na generację zawsze Samsung coś tam nowego dokłada. Co mamy tutaj? Mamy, moi kochani, matrycę Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,8 cala, z certyfikatem oczywiście HDR10+, z odświeżaniem 120Hz i dotykiem odświeżanym z częstotliwością 240Hz. Rozdzielczość jest wysoka, 1440x3088 pikseli, a wszystko to zakrywa szkło Gorilla Glass Victus 2. Pod ekranem znalazł się czytnik linii papilarnych i dwa słowa może na jego temat. Czytnik działa bardzo dobrze, ale bardzo dobrze jak na podekranowy czytnik linii papilarnych. Ja, moi kochani, niezmiennie nie przepadam za tym rodzajem zabezpieczenia, nie lubię takich czytników, ale muszę przyznać, że subiektywnie patrząc, ten czytnik działa lepiej niż działał w modelu Galaxy S22 Ultra, czyli jakiś tam progres jest. Coś tam pewnie poprawiono w softcie i błędne odblokowanie zdarza się już naprawdę bardzo sporadycznie, czyli jest lepiej, ale powiem Wam szczerze, ja to tęsknię do klasycznych czytniczków na boku i już. Możecie mnie nazwać boomerem, no trudno. Odblokowywanie za pomocą rozpoznawania twarzy również tu jest, ale oczywiście jest to proste odblokowywanie oparte o obraz przedniego aparatu, żadne tam skanowanie 3D. Także lepiej palucha przykładać i tak jak powiedziałem, nie będzie Was ta czynność jakoś specjalnie irytować. A jaki w ogóle jest ten wyświetlacz? No moi kochani, świetny. Po prostu nasze gały, kiedy patrzymy na ten ekran, to aż tryskają radością. Kolory są genialne, jednocześnie mocno nasycone, intensywne. Z drugiej strony ta intensywność nas nie przeraża, nie poraża. Jest taka w sam raz. Po prostu aż miło się na ten ekran patrzy. Rozdzielczość oczywiście możemy sobie zmienić. Możemy zjechać na przykład na Full HD, żeby sobie oszczędzać akumulator. To samo z odświeżaniem ekranu. Naturalnie jest regulacja automatyczna. Ekran może odświeżać od 1 Hz nawet, jeżeli obraz jest statyczny. Aż po 120 wtedy, kiedy zależy nam na jego płynności.
Jak nam nie zależy, to ustawiamy sobie 60 Hz na sztywno i już cieszymy się po prostu troszeczkę dłuższym działaniem akumulatora, ale o tym to za chwilkę. Wróćmy jeszcze do wyświetlacza. Pytacie mnie o czytelność w słoneczne dni. No jest genialna, po prostu ten ekran jest mega jasny. Tam producent bodajże deklaruje 1600 nitów, a ja zamiast mierzyć to, to po prostu idę na słońce i patrzę, czy wygodnie mi się korzysta ze smartfona. Z tego mi się korzysta bardzo wygodnie. Ochrona wzroku oczywiście też tu jest. Poziom minimalnej jasności schodzi na tyle nisko, żeby nam w nocy po gałach nie dawać, także ekran jest mega, po prostu mega i tutaj nie mam absolutnie nic już do dodania, poza tym, że oczywiście przypomnę, wyświetlacz wspiera rysik, czyli możemy sobie tutaj różne rzeczy szkicować na tym ekranie, rysik też działa genialnie, a do tego, jak to u Samsunga, ma jeszcze ukryte funkcje, o których nie wszyscy wiedzą. Może być na przykład wyzwalaczem migawki aparatu fotograficznego, może również na przykład sterować zoomem w tym aparacie za pomocą gestów wykonywanych tym rysikiem w powietrzu, niczym magiczną różdżką. To już oczywiście znamy od Note 10, ale czasem o tych funkcjach zapominamy. Niemniej, kiedy się do tego wraca, to jest to fajne. Bardzo fajna jest również wydajność tej maszyny. No i tutaj wielka radość oczywiście zapanowała, bo w tym roku Samsung nie bawił się w swoje Exynosy, tylko władował flagowego Qualcomma. Mamy tu Snapdragona 8 drugiej generacji, do tego mnóstwa pamięci i to tej szybkiej. Zatem tu w zasadzie każdy odejdzie usatysfakcjonowany. Ja od siebie tylko dodam, że telefon oczywiście sprawdza się w grach, bo jakżeby inaczej przy takiej mocy. Throttling niestety jest tu zauważalny, jest trochę wyczuwalny przy graniu, ale na szczęście nie wyczujemy wzrostu temperatury dłonią. Telefon trochę się nagrzewa, ale naprawdę w granicach przyzwoitości i powiem szczerze, że nie do końca wiem skąd ten throttling się bierze, bo obudowa wcale nie jest gorąca, chyba że to ciepło tam zostaje w środku, a na zewnątrz nie wychodzi, no i stąd się bierze ten zjazd wydajności procesora. W każdym razie jest na pewno lepiej niż było w wersjach z Exynosami, ale zabrakło tej kropki nad i, tej równej krechy w stres testach pokazującej, że coś takiego jak throttling tutaj w ogóle nie występuje. No niestety, kurczę, występuje, ale na szczęście na co dzień ten telefon pracuje na tyle płynnie, że przy normalnym użytkowaniu to tego jakoś specjalnie nie odczujemy. Osiągi akumulatorów były jak dotąd raczej piętą achillesową w zasadzie większości flagowych smartfonów Samsunga. Ja niezmiennie narzekam na akumulator w składakach, niezmiennie narzekam na możliwości akumulatorów w poprzednich generacjach Galaxy S. No bo powiem szczerze, były nie najgorsze, ale zdecydowanie odbiegały od tego, co oferują konkurencyjne smartfony. A tu nagle wchodzi Galaxy S23 Ultra cała na biało i robi mi opad szczęki, bo wreszcie tu jest mega akumulator, naprawdę długo pracujący. Moi drodzy, zrobiłem próbę. Przestałem się bawić tym telefonem jakoś tam dodatkowo, po prostu był to mój daily driver. Robiłem to, co zwykle robię ze smartfonem i mam porównanie. O ile na przykład Galaxy Z Fold, żeby już nie porównywać z konkurencją, prawda? Galaxy Z Fold, no niestety, wytrzymuje mi tylko od rana do wieczora. Na wieczór leci na ładowarkę. A ten skubany przy identycznym scenariuszu użytkowania wytrzymał mi 2,5 dnia, przy czym po południu drugiego dnia to ja już go podłączyłem pod ładowarkę dla świętego spokoju, bo akurat tak się złożyło, że musiałem wyjść i wolałem mieć jednak trochę ten telefon naładowany. Także nie zjechałem całkowicie do zera i było 2,5 dnia. Myślę, że 3 dni dałoby radę, ale tak już na styk. Oczywiście jest ładowanie bezprzewodowe, oczywiście jest ładowanie zwrotne, czyli sobie możemy na przykład smartwatcha od telefonu doładować i oczywiście nie ma ładowarki w pudełku. Co z tego, że to pudełko jest małe, jak ładowarkę muszę dokupić osobno. Kurczę, to jest, wiecie skąd oszczędność, to jest żadna ekologia, bo ta ładowarka, którą kupię osobno, przypłynie do mnie osobnym kontenerem w osobnym opakowaniu. To gdzie ta ekologia? Producent na tym oszczędza i irytuje mnie to o tyle, że to jest drogi telefon. Gdyby to był budżetowiec za 5 stów, to ja bym naprawdę słowa złego nie powiedział, że w komplecie nie ma ładowarki, bo dzięki temu kupiłem po taniości. Trudno. A tu kupuję flagowiec za ładnych parę tysięcy i co? I muszę sobie jeszcze do tego dokupić ładowarkę. W dodatku, moi drodzy, ten telefon ładuje się stosunkowo wolno, z mocą 45 W. Znów. Ja już naprawdę nie chcę ładować smartfonu w godzinę. Chińczycy pokazali, że mogę to zrobić w 15 minut i tak bym chciał. Tak, a nie w godzinę. Hej! No dobra, pomarudził. Ponarzekał, powściekał się, to teraz może powinien coś pochwalić, powiecie. No dobra, pochwalę. Moi drodzy, pochwalę stereofoniczne głośniki w tym telefonie. Brzmią naprawdę świetnie.
to jeden z najlepiej grających na własnych głośnikach smartfonów, jaki możecie obecnie kupić. Nie mówię, że najlepszy, ale na pewno jeden z najlepszych i niestety nie miałem pod ręką do porównania modelu z poprzedniego roku, ale porównałem sobie to brzmienie z Galaxy Foldem. No i powiem Wam szczerze, że jest lepiej. No i oczywiście wszystkie funkcje komunikacyjne w tym telefonie są po prostu the best i tyle. Jakość dźwięku podczas połączeń genialna, utrzymywanie zasięgu super, współpraca z akcesoriami też tutaj niczego nie brakuje, nic złego się nie wydarza, po prostu ten telefon działa tak, jak powinien działać flagowiec. No i tyle. Pora przejść teraz do tego, na co czekały tygryski, no i wy pewnie też, do kwestii fotograficznych, ale przekornie zacznę od aparatu do selfie. Wiecie co? Teoretycznie jest gorszy niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było 40 mega, teraz jest niby raptem tylko 12, ale powiem Wam szczerze, po selfiaka jakiejś diametralnej różnicy in minus nie widzę, raczej widzę in plus. Zdjęcia są po prostu bardzo dobre i tu się nie ma do czego do czepiać. Jeżeli chodzi o selfiaki, ostrość jest łapana jak należy, kolory są w porządeczku, jeżeli chodzi o zdjęcia przy gorszym świetle też są ok, mamy doświetlenie ekranem w razie czego, także z selfiaków można moim zdaniem być zadowolonym. Mamy przy selfiaczkach do dyspozycji tryb nocny, mamy do dyspozycji również tryb portretowy z różnymi tam dodatkowymi bajerkami. Wszystko to działa naprawdę fajnie i mamy też jeszcze do tego filmowanie w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Czego chcieć więcej? Ale tak naprawdę to tylny aparat rozbudził w tym roku nasze oczekiwania, bo dali główną matrycę 200 megapikseli, oczywiście mogącą pracować w trybie łączenia pikseli. Zdjęcia wynikowe wtedy są mniejsze, ale piksele większe. Zatem oczekiwania mam większe niż w ubiegłym roku. No i pytanie, czy zostały zaspokojone? Moi drodzy, w sumie tak. Zdjęcia są po prostu świetne. O dziennych to w zasadzie nie ma co mówić, bo w tej chwili to dzienne zdjęcia udają się nawet średniakami, więc tu jest już tylko lepiej. Szczegółowość rzeczywiście może być lepsza, jeżeli skorzystamy z 200 megapikseli. Tylko pytanie, po co? Możemy domyślnie robić w 12 i też szczegóły będą bardzo fajnie oddane, podobnie jak kolory. I tu jednak mała uwaga. Kolory, jakie proponuje smartfon Samsunga, nie każdemu przypadną do gustu, bo są dość intensywne. Szczególnie na przykład błękit nieba jest aż tak błękitny, miło na to patrzeć, ale nie każdy tego oczekuje. Podobnie jak i reszta barw, one również są dość intensywne i ta maniera, no cóż, nie każdemu się spodoba. Radą jest na to oczywiście robienie w RAW-ie i wywołanie zdjęcia samemu. Natomiast automat troszeczkę podbija kolory. Ja akurat lubię tą manierę, ale nie każdy musi to lubić tak jak ja. Skoro wspomniałem o RAW-ach, to muszę zaznaczyć, że Samsung wreszcie uprościł przejście do aplikacji Expert RAW dodatkowej. Trzeba ją osobno pobrać, ale wtedy pojawi nam się już w trybach fotograficznych przy głównym aparacie. Możemy ją sobie nawet na pulpicik zrzucić, ten podstawowy. No bo przecież tryby możemy sobie u Samsunga szeregować wedle własnego uznania. Więc miłośnicy, którzy chcą się naprawdę pobawić fotografią, mają rzeczywiście ułatwione zadanie. No i właśnie ciże miłośnicy fotografii dostają też bajer w postaci trybu fotografii nieba, wygwieżdżonego nieba, który w dodatku wyświetla też mapę konstelacji na tle tego, co widzimy. Zatem rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi się bawić fotografią gwiazd, no to będzie miał mnóstwo radości. Niestety, ja mam jakiegoś dziwnego pecha. Raz dosłownie, czy dwa razy udało mi się strzelić zdjęcie księżyca na zoomie. Rzeczywiście wychodzi spektakularnie, jak na smartfon. Ale to już żadna nowość. Natomiast ze zdjęciami gwiazd, no cóż, nie ukrywam, miałem po prostu pecha, bo albo byłem tam, gdzie jest bardzo jasno, albo niebo było zachmurzone. Ale cóż, pozostaje wierzyć producentowi, że ten tryb działa równie dobrze jak pozostałe tryby fotografowania, bo w zasadzie tutaj w aparacie nie mam się do czego przyczepić. Najbardziej u Samsunga lubię to, że zdjęcia wykonywane poszczególnymi obiektywami nie różnią się manierą kolorystyczną między sobą, co u konkurencji, powiem szczerze, rzadko się spotyka, także tu jest kolejny plus za fotografię. Portrety są świetne, no i świetne są również zdjęcia z aparatu szerokokątnego oraz tele. Naprawdę pełnym zaskoczeniem jest tutaj robienie zdjęć peryskopowym teleobiektywem na przybliżeniu do 10 razy. Są naprawdę świetne i zaskakująco dobre jak na smartfon. Oczywiście dalej no to już jest gorzej. Niemniej muszę przyznać, że według mnie jest również progres nawet w tym pełnym cyfrowym zoomie do 100 razy. Pochwalę również filmowanie tym smartfonem, ale to chwaliłem już w zeszłym roku, więc nie będę się powtarzał. Niezmiennie Galaxy S23 Ultra nagrywa świetne filmy.
W zasadzie w każdych warunkach można się przełączać pomiędzy obiektywami bez przerywania nagrywania, także nic dodać, nic ująć. Zauważyliście być może, że nie wspomniałem zbyt wiele o interfejsie. No cóż, interfejs Samsunga. Wiele razy już o nim mówiłem, więc chyba nie ma sensu zajmować Wam czasu. Jest generalnie dobrze. Nie każdemu ten interfejs oczywiście odpowiada. Ja jestem do niego przyzwyczajony, więc traktuję go po prostu jako coś totalnie naturalnego. Zatem może zamiast rozwodzić się jakoś nie wiadomo jak długo nad interfejsem, to podam tylko praktyczną wskazówkę dla tych, którzy zastanawiają się, czy kupić Samsunga i jak trudna będzie przesiadka na ten smartfon. Samsung oferuje aplikację, która ułatwia przerzucenie danych ze starego telefonu na nowy. Jeżeli macie telefon Samsunga, to wszystko przeleci jeden do jednego, łącznie z ułożeniem ikon aplikacji na pulpicie. Jeżeli macie telefon innej marki, też to powinno pójść dosyć bezboleśnie. Nie jest to proces trudny, ani czasochłonny. No i chyba nadchodzi najgorsze, bo muszę Wam powiedzieć o cenach i powiem szczerze, że bardzo nie chcę tego robić. Tanio już było oczywiście wiadomka, ale tak. Model z pamięciami 12 plus 512 kosztuje 7500, natomiast wersja 12 plus 1 tera kosztuje już 8700. I teraz pytanie, czy warto tyle zapłacić za ten smartfon? Powiem Wam szczerze, dla większości mieszkańców naszego kraju wydatek 7 czy 8 tysięcy na smartfon to jest czysta abstrakcja. No i cóż ja tu mogę powiedzieć? No, jeżeli stać Was na taki smartfon, to po prostu śmiało sobie go możecie kupić, będzie to zakup trafiony. Co przemawia za zakupem tego smartfona? Przede wszystkim bateria, dużo lepsza niż w ubiegłorocznym modelu. Poza tym mamy świetny wyświetlacz. Doskonałe głośniki, doskonałą jakość połączeń. Bardzo dobrą wydajność i to, że ten smartfon prawie się nie nagrzewa. Stylizacja. Lekko zmieniona. Oczywiście ocena powierzchowności jest sprawą indywidualną, ale poprawione boki telefonu są po prostu praktyczniejsze w codziennym użytkowaniu. Niezmiennie możemy się cieszyć świetnymi aparatami fotograficznymi i doskonałymi rezultatami filmowania. I tak naprawdę poza ceną i brakiem ładowarki w zestawie, ciężko mi wskazać jakieś poważniejsze niedociągnięcia tego smartfona. Oczywiście można by było chcieć jeszcze szybszego ładowania i lepszego czytnika linii papilarnych. I to są detale, które Samsung moim zdaniem powinien podciągnąć w kolejnej serii Galaxy S. Ale oczywiście niezmiennie jest świetnie i niestety niezmiennie jest drogo. Cóż, większość z nas będzie musiała obejść się smakiem, ale ci, którzy sobie mogą pozwolić na taki sprzęt, no to będą zadowoleni. A ja cóż... Żegnam już topowego Galaxy S i zapraszam Was na kolejne recenzje. Trzymajcie się, cześć!